Cześć kochani, witam się z Wami w kolejnym filmiku i dzisiejszy filmik zacznę od tego, że pożalę Wam się, że dziś zdecydowanie nie jest mój dzień. Od rana problemy, słuchajcie. Zaczęło się od tego, że wczoraj w ogóle czekałam na tę paczkę z Avonu, tam gdzie sobie zamówiłam ten potykacz, ten stolik. No słuchajcie, jestem już po prostu taka napalona na te rzeczy, tak bardzo się już nie mogę doczekać, nie? A to mi to w końcu wczoraj nie przyszło. Sorki, będę jeszcze chrząkać, bo już ze zdrowiem lepiej, ale jeszcze od czasu do czasu coś tam mnie przytyka. I wiecie co? I byłam tutaj przez większą część dnia wczoraj i kuriera nie było z tą paczką. Po czym po godzinie 17 dostałam SMS-a, że mam się zgłosić po odbiór paczki na pocztę. Więc dzisiaj z samego rana od początku. Najpierw rano, jadąc tutaj, stwierdziłam, że podjadę sobie do sanepidu, no bo znowu się nie odzywają, nie? I zobaczę, jak tam daleko te moje sprawy są posunięte. Chciałabym w końcu zacząć pracować i zarabiać. I wiecie co? I bardzo dobrze zrobiłam, bo weszłam w sanepidu, prawda, tam z panią. Pani wyciągnęła moje dokumenty i mówi, że oj, w moich procedurach, które przygotowałam. Znowu coś jej nie pasuje. A procedury to są, nie wiem, czy ja Wam mówiłam o tych procedurach. Z tym procedury to są, no trzeba przygotować takie procedury, że jak będzie specyfikacja pracy tutaj u mnie, jak będzie wyglądać proces dezynfekcji, sterylizacji, utrzymania ogólnej higieny. I wiecie co, takie różne rzeczy i to oczywiście musi być dość mocno rozlegle odpisane, dokładnie przede wszystkim. I mówiłam Wam, że sanepid tak strasznie dawkuje informacje. Ja tam u nich kręcę się już od lipca i ciągle coś nowego o tych procedurach, to też w ogóle ja się późno dowiedziałam. I te procedury, pani z sanepidu chciała być pomocna i mówi, że prześle mi link do procedur, które mam sobie wziąć za wzór i na podstawie tych procedur mam przygotować własne procedury. Mam wymazać z tego to, co mnie nie dotyczy, nie? Czyli na przykład tam było, że dziewczyna wykonuje makijaże, ja makijaże nie robię, więc ja sobie to wymazałam, nie? Taki przykład. Zrobiłam to dokładnie tak, jak ona mi kazała. Po czym zawiozłam te dokumenty, złożyłam te dokumenty i teraz kilka dni temu dostałam telefon z awanturą, że co ja to złożyłam, że ja skopiowałam, że ja to mam napisać od siebie, że źle, że mam napisać od nowa ogólnie te procedury. No to dobrze, to ja, wiecie co, 4 godziny spędziłam kiedyś po południu w domu pisząc te procedury. Pisałam po prostu od siebie, stosowałam się do tych podpunktów, podtytułów i podtytułów z tego wzoru, prawda? I pisałam resztę od siebie. No i przedwczoraj zawiozłam te procedury, złożyłam. No i wczoraj cisza i dzisiaj właśnie mówię, no kurczę, wstąpię do tego sanepidu, zapytam, czy zaakceptowano mi te procedury, czy coś wiadomo, co dalej, nie? I pani wyjęła moje dokumenty i okazało się, że no niestety proces sterylizacji jest za słabo opisany i muszę to napisać od nowa. Znaczy ona powiedziała, że zmienić, ale wiecie jak zmienić, że tam musi być wszystko, to musi być nagłówek, muszą być takie miejsca, gdzie dyrektor sanepidu przybije pieczątkę, złoży podpis. To musi być określone miejsce. Więc jeżeli ja tam sobie, wiecie, każda strona musi być osobno, to musi być ładnie, przejrzyście, więc jeżeli ja coś tam do tej mojej pracy dodam, o tej sterylizacji więcej rozpiszę, to mi się popierniczą zaraz te strony, wiecie o co chodzi. Kupa roboty znowu mnie czeka. Także weekend zapowiada mi się tak, że będę siedzieć nad procedurami do sanepidu po raz kolejny. Jestem taka oto zła, z drugiej strony no cieszę się, że ja wstąpiłam tam i się o to dopytałam, a nie, że na przykład się okaże, że za tydzień albo dwa dostanę od nich dopiero powiadomienie, że mam tam coś zmienić, nie? No masakra, mówię Wam, nie mogę przebrnąć przez ten sanepid. I najbardziej niefajne jest to, że kiedy idziecie pierwszy raz do sanepidu, to nie ma tam kompetentnej osoby, która z Wami usiądzie i powie, słuchaj, masz przygotować to i to ma wyglądać tak i tak. Wszystko, czego oni ode mnie oczekują, co nie? Tylko tak, jedziecie do sanepidu. Ja Wam opowiadałam w filmikach, nie? Ktoś jest na urlopie,
Ktoś jest niby w pracy, teoretycznie, ale praktycznie tej osoby nie ma w pracy i to tylko z tą osobą możecie to załatwić. Nie ma, że ktoś zastąpi, nie? Potem teraz na tą decyzję czekałam większą połowę sierpnia, nie? I co? Pojechałam? Okazało się, że kolega jest na urlopie 3-tygodniowym i nie ma zastępcy, który by wykonywał obowiązki kolegi, nie? Ja do tej pory nie mam decyzji, której dokumenty, dotyczące się której dokumenty złożyłam 3 albo 4 sierpnia, nie? Zastanawiam się, czy nie zgłosić tego gdzieś wyżej już, wiecie, bo już mnie to wkurza. Także pierwsza sprawa, a druga sprawa z moją paczką, też tak mi się ciśnienie podniosło. Ja nie jestem osobą generalnie, która się szybko denerwuje, ale być może przez to moją chorobę, że jestem osłabiona i przez to szybciej się denerwuję i po prostu tak to na mnie działa. Tak się wkurzyłam o tą paczkę, bo tak jak wam mówię, czekałam na tą paczkę wczoraj. Już nie mogłam się jej doczekać. Już tutaj po prostu sobie wiecie, a kuriera nie było, nie? I później po 17 dostałam SMS, że mam się dzisiaj zgłosić do urzędu pocztowego po odbiór paczki. Okej. Okay. Prosto z sanepidu pojechałam na pocztę. Nie wiem dlaczego, ale dzisiaj takie wszystko jest zakorkowane. Wystałam się w tym korku. Niby godziny poranne są, ale w samochodzie gorąco. Ja nadal mam tę klimę zepsutą. Wiecie co, gorąco w tym samochodzie. Tak się źle czuję i tego nie. No dobra, w końcu dojechałam na tą pocztę. Nie zaparkujecie, nie ma miejsca parkingowego, nie? Nigdzie nie ma. W ogóle na ulicy też korek. Tu stoją, bo tu z boków chcą wyjeżdżać, nie? Ludzie zakorkowane. I w końcu patrzę, a tam jest taki pusty placyk. Jest znak zakaz ruchu, że wjazd tylko dla pojazdów urzędu pocztowego. Ja sobie tam wjechałam. Mówię, ja mam małe autko i po prostu, no trudno, niech urząd pocztowy zapewni swoim petentom miejsce parkingowe, co nie? A nie, że nie ma gdzie stanąć. Ja sobie tam wjechałam na ten plac. Poszłam na pocztę, słuchajcie, wchodzę, a tam ludzie jak mrówek na tej poczcie. No ale patrzę, 3 okienka są czynne, nie? No to mówię, dobra, może to jakoś sprawnie pójdzie. Nie, nie poszło sprawnie, bo pani z 3 okienka poszła zaraz na przerwę. Zostały 2 okienka i wiecie, ludzie też, szczególnie starsze osoby, pozakładały sobie konta w tych bankach pocztowych. I to strasznie długo trwa, zanim po prostu oni idą wypłacić sobie pieniądze, więc ta pani, zanim tam się gdzieś zaloguje, zanim to wszystko się odbędzie, co nie? I to trwa, i trwa, i trwa. I słuchajcie, ja tam godzinę, 50 minut byłam na tej poczcie, stałam w kolejce. Oczywiście klimatyzacji tam nie ma, gorąco, duchota. Nie powinnam tak mówić, ale przede mną stał facet, który tak śmierdział, że słuchajcie, no nie wiem, ile się trzeba nie mieć, żeby tak cuchnąć, serio. I słuchajcie, i wystałam się w tej kolejce, w tym smrodzie. I w końcu przyszła moja kolej, co nie? I pani nie może znaleźć mojej paczki. Podyktowałam jej numerek najpierw, ten z SMS-a, nie? Potem ona stwierdziła, że albo ja jej źle podyktowałam, albo ona źle zapisała. No to sobie spisała ten numerek na kartkę. Szuka na swoim komputerze, poszła do innego komputera szukać. Poszła na zaplecze, potem jeszcze gdzieś poszła. A ja stoję, czas leci, nie? I po prostu w końcu przyszła i mówi, że kurier ma moją paczkę. Ja mówię, jak to kurier ma paczkę? Przecież ja mam SMS-a, że miałam się zgłosić po odbiór paczki. Ja chcę odebrać moją paczkę. A pani mówi, nie, kurier zabrał i paczka jest u kuriera. Ja mówię, a co jeżeli ja jestem teraz tutaj, a kurier jest pod moim adresem i znowu się miniemy? I mówię, ja paczkę będę musiała odebrać w poniedziałek. Mi są rzeczy na dzisiaj potrzebne. No proszę Pania, mówię, proszę dać mi numer telefonu do tego kuriera. Bo jeszcze sobie pomyślałam, że gdzieś zadzwonię do niego, z nim się umówię i podjadę po tą paczkę, gdzie on tam będzie, nie? Chociaż mówię, to miasto jest dzisiaj tak zakorkowane. Ona nie ma telefonu do kuriera, bo to jest jakiś nowy. Rozumiecie? I po prostu już wyszłam taka wkurzona z tej poczty bez paczki, no. Paczka u kuriera. I słuchajcie, nie wiem, czy to zadziałało, że ta pani coś tam na tym komputerze działała, czy czysty przypadek, ale wychodząc z poczty dostałam SMS-a, że kurier gdzieś mi dostarczy paczkę z Avon, a że nie spodziewam się innej paczki, dopiero będę składać zamówienie. To właśnie mówię, no nic, tylko to pewnie jest ta paczka, nie? I numer telefonu mi się tam wyświetlił. No to mówię, wow, chociaż tyle. Zadzwonię do niego i dopytam, gdzie jest, nie? I po prostu się pojadę tam za nim, żeby go gdzieś znaleźć. No ale odrzuca, za każdym razem odrzuca ode mnie połączenie. Dzwoniłam do niego kilka razy, odrzuca połączenie, nie odbiera. Więc wiecie co, napisałam mu SMS,
że pokrótce opisałam, jaka sytuacja, że dostałam SMS-a, że mam się zgłosić po odbiór paczki. Paczki nie było, wystałam się godzinę w kolejce. Będę na pana dzisiaj czekać do oporu. Proszę mi dostarczyć tą paczkę, bo to dla mnie bardzo ważne. No nic, na razie zero odpowiedzi, zero reakcji. Kiedy w ogóle jechałam, tam byłam na takim rondzie, widziałam, że jechał samochód Poczta Polska, ale wiecie, tych kurierów to też jeździ ileś tam, co nie, więc nie wiem, czy akurat w tym samochodzie mogła być moja paczka. Ten kurier jechał w stronę poczty, więc no nie wiem, czy czasem nie było tak, że moją paczkę już zawieźł znowu na magazyn poczty. I wiecie co, i takie dobanie jest to załatwianie, ta ich cała, wiecie co, organizacja. Masakra, i ten sanepid, i ta paczka. No tak mnie to dzisiaj wkurzyło. I słuchajcie, nic takiego nie załatwiłam, nie zrobiłam, a dochodzi w 11:30 w południe, nie? A wyjechałam z domu rano i po prostu jeszcze tam do urzędu gminy musiałam podjechać, sobie zmienić numer konta bankowego, bo wstępnie zamierzałam mieć tylko jedno konto bankowe, że pod osobiste, nie? Jako, że to będzie jedna działalność jednoosobowa. Ale księgowa mi doradziła, że lepiej jednak, żeby te konta sobie rozdzielić, że jeżeli na przykład skarbówka kiedyś tam mi będzie kopać, nie, w moich transakcjach, to po co tam mają być jakieś moje osobiste rzeczy wywlekane i brane pod lupę. Także postanowiłam sobie zmienić to konto i pojechałam do gminy zmienić numer konta. Tamte dziewczyny, jeszcze taka druga dziewczyna dzisiaj była też, no jakieś śmieszki fajne. I wiecie co, i mówię, i przyjechałam, i jest ta godzina. I powiecie, to co ty robiłaś, co ty załatwiałaś? No właśnie to, co wam mówię, i stałam w korkach. Także tak. A to telefon mi zadzwonił, też musiałam zjechać na pobocze, bo tam wiecie co. I taka sytuacja. I na ucieszenie sobie zjem pączka. Już sama jestem jak pączek, a... No tak, a z mniejszych rzeczy, co wam powiem, o tutaj mam właśnie te moje procedurki, które odrzucił mi sanepid, nie? Dziękuję i trzeba pisać od nowa. Powiem wam, że w tej chwili, dziś jest taki chyba 55 raz, kiedy naprawdę mam ochotę to wszystko rzucić i się wycofać z tego, bo już po prostu wkurza mnie to, że są rzeczy, na które człowiek nie ma wpływu, nie da się tego przyspieszyć. Są ludzie, którzy po prostu no nie są i nie chcą być pomocni. I jakoś tak dzisiaj mam taki słabszy dzień, powiem wam. Ale z mniejszych rzeczy. Ekspozytor na lakiery jest już powieszony. Posłuchałam was. Jednogłośnie w komentarzach pisałyście, żeby nie wieszać tego ekspozytora tam, bo się zleje ze ścianą. I tak miałyście rację. Jak sobie tak przymierzyłam, no to faktycznie zlał się ze ścianą i tak nie za fajnie. Ten ekspozytor powiesiłam sobie tutaj. Zaraz wam dokładnie go pokażę, jak to wygląda. Natomiast tutaj tak, tutaj będzie ręcznik papierowy. Kupiłam w końcu ten uchwyt. Niestety był tylko czarny, więc wzięłam czarny. Tylko zastanawiam się teraz znowu, czy przykręcić go tutaj tak, czy może tutaj do tej ściany też, żeby bardziej, wiecie co? Żeby bardziej był tak schowany ten ręcznik, że nie tutaj tak. Ale z drugiej strony to chyba ręcznik powinien być od prawej strony, nie? Że prawa ręka. Nie wiem, no tak. Taka sytuacja. Tutaj przywiozłam sobie różne rzeczy, garnki z Avonu też, próbniki perfum. Tak, dobrze, próbniki perfum. I słuchajcie, powiem wam, że wczoraj wieczorem, tak, ja tutaj wczoraj byłam w ogóle do wieczora, do około 20:00, ciemno już było, jak stąd wyszłam wczoraj. Przyjechał mi wczoraj mój fotel kosmetyczny do pedicure, przyjechał, zaraz wam pokażę dokładnie. Kupiłam używany ten fotel od takiej pani z Radomska. Jest w bardzo dobrym stanie, jedynie siedzisko jest troszkę odbarwione jeansami. Spróbuję to jakoś domyć. Ja wam pokażę to tak, jak jest, tak jeszcze na świeżo. Jest to nieumyte, lekko przykurzone, no bo to tam stało u tej pani gdzieś, wiecie, w garażu. Więc zaraz, jak skończę dla was nagrywać, to przebieram się w moje ciuchy robocze i wymyję sobie ładnie ten fotel. Bardzo mi się podoba, jest naprawdę w bardzo dobrym stanie. Oglądałam te fotele na Allegro, na OLX-ie. To przeważnie siedziska, to każdy jeden fotel miał zabrudzone. I są też te fotele w kolorze czarnym, ale jakoś ja się uparłam, że chciałabym w kolorze białym. Jakoś tak ten czarny by mi się tutaj
tak odgryzał, wiecie? Nie chciałam czarnego. No i właśnie jest biały. Także zaraz Wam pokażę. Napiję się tylko łyka kawy i już Wam pokażę. I tak, i zaraz się przybieram w ciuchy robocze i ogarniam się tutaj, wymyję ten fotel, poukładam sobie te rzeczy z Semilaka, te lakiery. Zamiatam i umyję podłogi, bo już też się trochę zabrudziło. Potem ma tutaj przyjechać taki pan, jeszcze takie kosmetyczne rzeczy, powiedzmy, mi porobić, że w tamtym pomieszczeniu, gdzie stoi autoklaw, na ścianach jest mnóstwo takich grubych haków, no kołki rozporowe to chyba są, na kołki rozporowe wkręcone. I wiecie co, ja mogłabym spróbować sama kombinarkami to wyjąć, ale pewnie porobiłyby się dziury, poodlatywałby mi tynk. I właśnie ten pan przyjedzie, mi to powyjmuje, pozalepia to gipsem, fajnie porobi. I taka sytuacja ogólnie. Dobrze, chodźcie zobaczyć fotel. No, taki fotelik właśnie, dokładnie taki chciałam, nie jakieś tam łóżko kosmetyczne, tylko właśnie fotel. Jest on w kolorze białym, tylko no właśnie, tutaj jest ta plama. To jest w ogóle taka ekoskórka. Jeżeli wiecie, czym to można domyć, nie wiem, może mi się to uda domyć, a jeżeli się nie uda domyć, a macie jakieś pomysły, czym można to domyć, takie przebarwienie, to dajcie znać, bo... No, będę chciała to sobie jak najładniej domyć, oczywiście. I tutaj jest podnóżek, tutaj jest takie... Ta pani mówi, że ona osobno to kupiła, bo to jest, że wiecie, tutaj na to postawię sobie miskę do umycia stóp. Także tak to wygląda. No, jest brudny, jest zakurzony sprzęt, ale jak sobie go ładnie wymyję, to naprawdę będzie jak nowy. Nie ma, wiecie, nie ma żadnych przetarć, żadnych pęknięć. Jest naprawdę, jest w bardzo, nie chcę powiedzieć w idealnym, ale w bardzo dobrym stanie. Nic, obawiałam się, że może jakieś pęknięcia skóry będą, czy gdzieś, wiecie. Nie, 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 nic takiego nie ma. Nic takiego nie ma. Pani mówi, że ten fotel był użytkowany tylko 2 miesiące, dlatego że jej partner otworzył biznes, zatrudnił sobie Ukrainki i po 2 miesiącach musiał biznes zwijać. Także tak to wygląda. Słuchajcie, już jest ze mną. Lepiej, humor mi się nieco poprawił, bo dojechały do mnie paczki z Avonu. Okazało się w ogóle, że 4 paczki w sumie są. Pan kurier był bardzo miły, po prostu nad wyraz. Tutaj pomógł mi wnosić te paczki, słuchajcie. Nieważne, ważne, że już to dojechało. Ja sobie to wstępnie otworzyłam, żeby tutaj nie szeleścić Wam za długo, wiecie. I tak pewnie będę szeleścić, ale już mniej. To co, pokażę Wam, co mi tutaj przyszło. To jest tak, ta paczka, ta i plakaty. No więc słuchajcie, tak, tutaj w tej pierwszej paczce tak to wygląda i tutaj są... Zaraz otworzymy, a tutaj są torebki bawełniane, o których Wam mówiłam. I one są chyba takie większe niż te, które ja mam w domu. I słuchajcie, te napisy w ogóle są świetne, nie? Avoniara. Hej, chcesz coś z Avonu? używam kulek. I weźże sobie coś zamów. Fajne, śmieszne. To tu mam to. Dobra, sobie na bok. Tutaj mam, nie wiem, czy ja te notesiki zamówiłam. Czekajcie, tutaj są nożyczki. O, są. Chyba to będą takie nożyczki właśnie, bo patrzyłam na nie i właśnie nie wiem, czy ja je zamówiłam. Czy w końcu... Tak, to będą notesy. Już Wam pokażę. To takie notesy, zobaczcie. Takie, aha, w linie. Hej, chcesz coś z Avonu? Nie no, kapitalne.
I tych notesów jest 2, 4, 6, 8, 10, 20. Sorry. I tutaj jeszcze mam próbkę perfum. Tutaj mam prasowanki. Aha, ja myślałam, że one będą większe trochę, te prasowanki, widzę. One są takie małe kwadraty, ale też ładne. Jest to telefon i katalog na... O, na październik już. Dobrze, potem... tutaj są te plakaty. Pakiet plakatów 2x4 sztuki. Czy one są wszystkie takie same, czy? O, one są wszystkie takie same chyba. Nie chcę rozbijać ich mocniej, wiecie co, żeby nie pozaginać, dlatego że to są te plakaty do podziału z moją z liderką, nie? Z moją Sylwią, bo Sylwia na połowę zamówiła dla nas te plakaty. Dobrze, słuchajcie, i teraz to wielkie pudło weźmy. Przepraszam, tu jest, tak mi się wydaje, potykacz. Żeby ten potykacz został ogromny. Aha, i tutaj są takie te ramy właśnie. Na plakaty, aha! Wow, pięknie to wygląda. W takich ramach właśnie dostanę chyba właśnie te plakaty z Sylwia, wiecie? No tak to wygląda, a nie widzicie, jak on jest do dołu. Duży potykacz, tak, i tutaj sobie oprawię właśnie te plakaty i będzie to bardzo fajnie wyglądać. I z jednej i z drugiej strony, bardzo fajnie. No fajnie, i ja no, nie spodziewałam się, że to będą te ramy, a to są te ramy takie, one są tak otwierane, nie? I tutaj wkładacie, aha, tą folię jeszcze trzeba wziąć i wkładacie plakat, z powrotem dajecie folię, nie? I zabezpieczacie sobie ten. Bardzo fajne rozwiązanie, bo można sobie zmieniać plakaty. Chociaż tak jak mówię, wydaje mi się, że tam są wszystkie takie same te plakaty. Nie wiem w sumie czemu wszystkie takie same. A może są dwa takie same i dwa inne? Właśnie na zasadzie, żeby sobie zmieniać w potykaczu? No nie wiem. Dobrze, potykacz odkładamy i tutaj jeszcze mam ten stolik tekturowy. Kasy, to myślę, że to będzie jakoś fajnie wykonane. Dobra, wszystko wyjęłam. I tutaj jest instrukcja. Instrukcja obsługi, jak złożyć, zobaczcie. Dobrze, to co? Zaraz sobie to wybawię, jest składanie. I pokażę Wam, jak będzie już efekt końcowy i pokażę Wam na koniec właśnie, jak sobie oprawiłam potykacz. Chciałam jeszcze tylko powiedzieć, że bardzo się cieszę właśnie, że mi tak doradziłyście z tym wzornikiem na lakiery. Też sobie już ładnie ułożyłam te lakierki tutaj, pokażę Wam potem. Wiecie, nie chcę tak teraz przekręcać, bo to będzie źle się tak ogląda. Potem Wam wszystko dokładnie pokażę na koniec filmiku właśnie, jak to wygląda. Bardzo, bardzo fajnie, bo jednak gdybym powiesiła tam ten ekspozytor, to na pewno bym tego żałowała. Na pewno, bo zlałoby się to wszystko ze ścianą, tak jak właśnie tak jak mówiłyście i ten. Nie byłoby fajnie. A tutaj elegancko jest. No super tutaj pasuje z tym ekspozytorem.
I tak to wstępnie wygląda. Tutaj mam testerki perfum. Perfumki oczywiście przywiozłam z domu. Potem idziemy dalej. Tutaj na komodzie są rzeczy z Avon, ale one będą miały swoje miejsce. Nie wiem jeszcze dokładnie gdzie, ale na pewno nie będą tutaj. Tutaj są moje certyfikaty, umywalka i lustro. Przykręcony w końcu został ręcznik papierowy. Zdecydowałam się go przykręcić tutaj. Mówię, tak fajnie tutaj w kąciku będzie sobie ten ręcznik umocowany. A wiecie co? A tutaj mi zostanie fajny kawałek ściany jeszcze. Potem, o tutaj, ekspozytor lakierów, posłuchałam Was, przykręcony został ten ekspozytor tutaj i powiem Wam, że to był świetny pomysł i bardzo się cieszę, że Was posłuchałam. Przyjdą mi jeszcze te dwa plakaty z Semilaka i ja sobie wstępnie myślałam, że jeden plakat będzie tutaj, drugi tutaj. A teraz myślę sobie, że albo tutaj obydwa zawieszę, bo one, wiecie, one będą takie fajne w takim komplecie jakby. Albo wykorzystam z tyłu którąś z tych ścian. Dobrze, idziemy dalej. Chociaż no tutaj chciałabym, w tej części chciałabym taką strefę paznokciową, więc no jeszcze zobaczymy, jak to, wiecie co, jak to wyjdzie. Tutaj sobie wyjęłam frezarkę z Semilaka. Lampa, tutaj jeszcze narzędzia, frezy, nożyczki, cążki mam nierozpakowane. Tutaj łapusia moje. I idziemy dalej. Tutaj jest mój ulubiony fotel i stoliczek, który kupiłam w Ikei. Tutaj mam też taki kwiat sztuczny, nie wiem jak to się nazywa, wiecie? I też go kupiłam w Ikei, chyba Wam nie pokazywałam, tylko osłonkę sobie przywiozłam z domu. Serduszko z Semilaka na razie sobie jest tutaj. Idziemy dalej. Tutaj jeszcze nie mam nic, znaczy tutaj jest w sumie ładna grafika z Elarto, ale tutaj na pewno coś zawiśnie innego. Muszę tutaj przygotować. Tutaj przygotowałam sobie rzeczy do zabrania do domu. Idziemy dalej. Paskudne okno, ale będzie w nim roleta pionowa za jakieś, no już może 2 tygodnie. Także tak. I tutaj fotelik. Fajny ten fotel jest. Po prostu no tak mi się podoba. Wymyłam go sobie ładnie, ale powiem Wam, że jednak tego przebarwienia nie dało rady doczyścić. Próbowałam też magiczną gąbką i mydłem z Avonu, ale niestety nie pomogło. Przebarwienie zostało. Jeżeli macie jakąś wiedzę, jak to doczyścić, to jest taka, nie wiem, myślę, że to nie jest skóra, to jest chyba taka ekoskórka. Jeżeli macie jakiś pomysł, jakiś patent na to, jak to doczyścić, to dajcie mi proszę znać. Tutaj na razie ten stoliczek przystawiłam. Potem dalej lampa. Nie wiem, czy mówiłam, że kupiłam też lampę z lupą. Tak ona wygląda. Bardzo fajnym, jasnym światłem świeci. Także tak. Fajna lampa. Dużo, naprawdę dużo białego światła daje. Potem tutaj stoi potykacz, ale tak bardzo tymczasowo, bo ja będę go sobie wynosiła na zewnątrz, na ten balkonik. Tutaj mam 2 krzesła. Te krzesła nabyłam na mega, mega promocji. Miały, w ogóle mi się wydawało, że ten kolor szary na ścianie jest zbliżony do tego, a przecież to jak nic jest jakiś granat. I wiecie co, ale były za wysokie nogi. Nogi zostały ucięte i teraz w sumie całkiem fajne są te krzesła, ale jakoś do tego stolika to one mi nie pasują. A wiecie co, chciałam krzesła, bo na przykład jeżeli będzie taka sytuacja, że przyjdzie następna klientka, która będzie czekała na zabieg i przyjedzie na przykład mąż po klientkę, którą akurat robię, no to żeby mieli sobie gdzie usiąść, prawda? Więc zapasowe krzesła są potrzebne, ale tak jak mówię, tutaj to mi jakoś te krzesła nie pasują. Nie wiem. A może Wy macie pomysł, jak to rozmieścić? Tutaj jeszcze postawiłam sobie ten stolik z Avonu. Bardzo fajny jest ten stolik. Świetny jest. Jest taki fajny, stabilny. I tutaj mam te rzeczy. Torebki to Wam pokazywałam, te napisy, co nie? I tutaj te notesy. Też bardzo fajne. Myślałam, że one są w kratkę, a się okazało, że są w linie. Też bardzo fajne. Tutaj te prasowanki. I teraz pokażę Wam jeszcze tak z oddali, jak to wygląda. I dajcie znać, co myślicie. Bo wiecie co, ja myślałam sobie tak, że tutaj właśnie zrobię sobie taką strefę typowo paznokciową. Tam będzie strefa do pedicure, a tutaj będzie Avon.
Ale no tak, tutaj mi stanęłam tym regałem z perfumami z Avonu. Tak jakoś coś mi tu nie gra do końca, wiecie? Coś mi tu nie gra. Jeżeli macie pomysł, jak inaczej ewentualnie to przestawić, to dajcie znać. Nie wiem, coś mi tu nie gra. I to tło też wyjedzie stąd. Dlatego ja to tło przywiozłam, bo wiecie co? Miałam wizję taką, że zanim zawisną te rolety pionowe, to ja mówię, ja sobie jakoś przysłonię to okno właśnie tym tłem. Ale głupio to wygląda, to po pierwsze, a po drugie światło też zabiera. Tak jakoś ciemno się robi. Pomimo tego, że tło jest białe, to jakoś tak ciemno się robi, wiecie? Kupiłam też kiedyś wrzosy, osłonki do nich też kupiłam. I tutaj sobie wystawiłam właśnie te wrzosy na zewnątrz. No to tak, jeżeli coś byście tutaj jeszcze zmieniły, coś byście zrobiły inaczej, macie jakieś fajne pomysły, to piszcie mi w komentarzach i za wszystkie bardzo Wam dziękuję. No i co, kochani, w dzisiejszym filmiku będę się już chyba z Wami żegnać. Chciałabym Wam dzisiaj ten filmik wrzucić, żebyście sobie zobaczyły, jak ten ekspozytor wyszedł. Naprawdę fajnie wygląda na tej szarej ścianie. Tak, na tej białej ścianie to w ogóle totalnie by mi się to zmyło. Strasznie dużo nadziubdziane byłoby na tej ścianie, bo i regał z perfumami, i certyfikaty, i umywalka, i nie. Dobrze, że tutaj powieszony został ten ekspozytor. Fajnie, bardzo mi się to podoba. Dobrze, kochani, ja sobie dopiję kawę. Chciałabym jeszcze tutaj podłogę pozamiatać i umyć. I będę się też zbierać do domu i zabierać za te procedury do sanepidu. Chociaż wstępnie plan mam taki, że dzisiaj chciałabym sobie tak fajnie posprzątać w domu, a właśnie jutro zająć się tymi procedurami. Później chciałabym sobie zrobić paznokcie. A jak to wyjdzie... w praktyce, to zobaczymy. A jeszcze te, które muszę wynieść, tam sobie zobaczcie, magazyn zrobiłam, nie? Dobrze, kochani, dziękuję, że przychodzicie na mój kanał i ze mną jesteście. Serdecznie Was pozdrawiam i do zobaczenia w następnym filmiku. Buziaczki, pa, pa!